Strzelecki to miejsce, które w większości kojarzy się z rozrywką i zabawą. Ale to tam, 105 lat temu, rozegrały się wydarzenia, które na zawsze zmieniły historię. 31 października 1918 roku Tarnów odzyskał niepodległość. No ale jak do tego doszło? Zapraszamy do oglądania i poznania odpowiedzi. Noc z 30 na 31 października 1918 roku przez niektórych nazywana jest Tarnowską Nocą Październikową. To wtedy w budynku Bractwa Kurkowego w Parku Strzeleckim skoszarowano około 200 młodych ludzi z różnych organizacji niepodległościowych. W ciągu tych kilkunastu godzin miasto zostało uwolnione spod panowania zaborcy austriackiego. Ale jak do tego doszło i kto się do tego przyczynił? Kim były te skoszarowane osoby? No właśnie, tutaj moglibyśmy mówić, że to będą bardzo młodzi ludzie. To będą bardzo młodzi ludzie, którzy byli naówczas uczniami tarnowskich gimnazjów, szkoły realnej i innych szkół działających na terenie miasta Tarnowa. Decyzja pewno o tym zrywie zapadła już 27, natomiast właśnie 30 października tegoż roku, mniej więcej w tym czasie, kiedy burmistrz Tadeusz Tertil podejmował znaną nam uchwałę w ratuszu miejskim, ci właśnie młodzi ludzie skoszarowani nieopodal, kilkaset metrów tak naprawdę od centrum miasta, w budynku Bractwa Kurkowego i nie tylko, bo powiedzielibyśmy pewno, że wszyscy w budynku, tym małym budynku stosunkowo do dnia dzisiejszego istniejącym, pełniącym dzisiaj inne funkcje, niekoniecznie byli możliwe, żeby się zmieścili, wobec tego byli tam właśnie na terenie parku z różnych organizacji, przede wszystkim oczywiście z Polskiej Organizacji Wojskowej, z organizacji Strzelec, ale też inni, którzy później będą nam tworzyć, wiadomo jest rzeczą, że wolną drugą Rzeczypospolitą. Oni zdecydowali o tym, że to jest właściwy czas. To jest czas na to, aby uderzyć na wojska austriackie. I to, co ciekawe, tak naprawdę to uderzenie moglibyśmy tutaj wziąć w cudzysłów, ponieważ obyło się podobno bez jakiegokolwiek wystrzału. Zostały przejęte tej nocy właśnie centralne urzędy, urzędy administracyjne, urzędy, powiedzielibyśmy, bankowe, poczta, dworzec kolejowy, czyli te miejsca takie strategiczne, po to, aby określić no, coś takiego, co my dzisiaj nazywamy jako Tarnów Miasto Niepodległe. Natomiast wtedy rankiem 31 tak naprawdę Tarnów był już wolny. Na ich czele no, stali wielcy ludzie. Tutaj no, taką szczególną rolę byśmy mogli przypisać właśnie rodzinie Stylińskich. Natomiast tutaj tym, który zostanie komendantem już wyzwolonego miasta Tarnowa, no, człowiek, który chyba o całości nie wiedział, byłby to pułkownik Kajetan Amirowicz, który został podobno tego dnia, tej nocy obudzony i no, zareagował z jednej strony euforycznie, ale z drugiej strony no, tak troszeczkę ze zdziwieniem, że to naprawdę się stało. Tak naprawdę i ci młodzi ludzie, mimo że nie brakowało w nich werwy walki i pewno sami dowódcy, którzy no, tutaj i ci sądeczanie, i ci tarnowianie, którzy tutaj w tym czasie no, przebywali, może nie do końca mieli pełną świadomość doniosłości tej chwili i to, że naprawdę po 146 latach ta ojczyzna stanie się wolna, a Tarnów będzie tutaj wiódł prym. Co stało się później z tymi żołnierzami austriackimi, którzy przebywali w tym czasie w Tarnowie? To jest bardzo ciekawe, bo wydawać by się mogło, że Austriacy mogliby przecież stawiać opór. Tutaj jednak ten garnizon liczący, garnizon właśnie austriacki jednak był dosyć spory. Gdyby jednak stawiali opór, pewno nie obyłoby się bezkrwawo. Natomiast rzecz, przynajmniej tak te ówczesne pamiętnikarskie relacje podają nam na dzień dzisiejszy, że rzecz odbyła się faktycznie bez wystrzału. Zostali oni następnie odprowadzeni do pociągów, które były przygotowane na dworcu kolejowym i pod eskortą polskich oczywiście żołnierzy odjechali w swoje strony, czyli w tym momencie do Wiednia, bądź też w te miejsca, skąd kiedyś tutaj do Tarnowa przybyli. To było takim pewnym swoistym, powiedzielibyśmy, ewenementem, gdyż no jednak tak w taki sposób pokojowy, aby oddać władzę, no nie często się zdarzało, ale być może byśmy mogli tutaj no, taką rzecz domniemywać, że Austriacy zdawali sobie sprawę, że to i tak już nie ma sensu, kiedy byli ludźmi zorientowanymi na froncie i na bazie tego, co się działo, no to wiadomo jest rzeczą, że tutaj te państwa, które przez te ponad, no powiedzielibyśmy, 100 lat no, tą pewną jakąś tam rolę odgrywały, no teraz no niestety byli tymi przegranymi w wojnie, w związku z tym no woleli w ten sposób, uniknąwszy tym sposobem też no swojej śmierci, a jednocześnie pewnie niepotrzebnych ofiar wśród ludności cywilnej i tak dalej.
A co się wcześniej znajdowało w tym budynku w Parku Strzeleckim? Jaką rolę pełniło? Budynek, to jak nazwa wskazuje, Bractwa Kurkowego. Budynek oczywiście bardzo stary, bo z lat 60. wieku XIX no, służył do strzelania. Tak naprawdę służył może nie tyle do strzelania, co do przechowywania właśnie różnego rodzaju broni. Broni, którą Towarzystwo Strzeleckie Bractwo Kurkowe w Tarnowie tutaj dysponowało. Oni tam mieli oczywiście też za nieopodal taki poligon doświadczalny, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, czyli miejsce, gdzie strzelano o puchar króla kurkowego miasta Tarnowa. I no, to od lat 60. funkcjonujące było dosyć dobrym miejscem na zgrupowanie, dosyć dobrym miejscem, gdyż też tam można było przechowywać tą broń, ale jednocześnie, no, jak wiemy, no, też mogło być takim potencjalnym, gdyby ktoś na to popatrzył z innej strony, mogło być też potencjalnym no, miejscem, które Austriacy, gdyby zechcieli, mogliby wtedy zaatakować i przewidzieć. No tak się na szczęście nie stało. Modne obecnie stały się jakieś noce naukowców, noce muzeów, a gdy pan miał zorganizować Tarnowską Noc Niepodległości, to do jakich miejsc by te osoby się udały, które by prowadziła i które miejsca są najistotniejsze? Pytanie, czy Nocne Niepodległości to jakiś szlak Tarnowskiej Niepodległości? Tak. Bo tutaj no, tych miejsc jest sporo. Ja myślę, że dosyć taką ciekawą formą może nawet takiej gry terenowej byłby właśnie teren Parku Strzeleckiego. Z tego względu, że i patrząc na ówczesną, powiedzielibyśmy, i dzisiejszą jego topografię i architekturę tego, co tam się znajduje, no, byłoby to dosyć taką ciekawą formą gry. Zresztą tutaj no, on pełnił różną rolę też przy okazji różnych uroczystości miejskich w późniejszych czasach, także współcześnie. Natomiast po samym mieście, po Starówce, tutaj mielibyśmy kilkanaście co najmniej takich właśnie lokalizacji. Mielibyśmy zarówno tutaj w ścisłym centrum, czyli w obrębie rynku i takiego Staromieścia, jak i troszeczkę dalej gdzieś tam przy ulicy Chyszowskiej, gdzie podobno też odbyło się takie pierwsze, ważniejsze zebranie, w którym tutaj oczywiście pan Dziadosz uczestniczył i skąd też no, te, powiedzielibyśmy, akcje dotyczące samej decyzji o no, rozbrojeniu Austriaków, o przejęciu władzy właśnie tej nocy październikowej pewno zapadły. Historia powinna być dla nas cenną lekcją i nauką. Dlatego zachęcamy do śledzenia naszej serii, nadrobienia poprzednich filmów i do zobaczenia w przyszłości.